Taylor Swift. The night has got me too many shots of sake. Trouble seeks trouble finds. Still awake and now I want the night. Take me away, but I just gotta wait. Get ready, I hope you're ready. Tonight is gonna be epic, epic. Trust me, and I'm just counting down, down, down. And I'm just counting down, down. 4, 3, 2, 1. W 10 już odcinku mamy przyjemność gościć Angelikę Kiplas, trzecią wicemistrz Polski 2017 i pierwszą wicemistrz Podlasia. Witaj. Dokładnie, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że chciałaś nas odwiedzić dzisiaj, świeżo praktycznie po finale Miss. I jeśli już jesteś tutaj z nami, to zawsze pytam wszystkich gości, jak się czujesz w tym miejscu na fotelu stomatologicznym. Dobrze, ja zawsze to miałam chęć do dentysty, także... Nie, nie jestem nic obcego. Nie, w ogóle. No to widać po pięknym uśmiechu też. Dziękuję. Ty jako jedyna podlasianka reprezentowałaś województwo podlaskie w konkursie Miss Polski. To było ogromne wyróżnienie, prawda? Ale powiedz mi, czy bardziej ciebie to mobilizowało, czy bardziej to stresowało, że ty jako jedyna reprezentujesz nasz region w konkursie? Jedne i drugie. Mobilizowało dlatego, że chciałam dać siebie 100%, bo właśnie jako jedyna reprezentowałam Podlasie. No ale to dla mnie było bardzo duże wyróżnienie, bo to tylko ja przeszłam. Było nas więcej, bo na półfinałach jeszcze są mamy dziewczyny. Natomiast wybrali tylko mnie. To duże wyróżnienie. Duże wyróżnienie. Faktycznie jeszcze raz gratuluję. Nigdy nie byłem Miss, ale wydaje mi się, że to jest też duże obciążenie, że trzeba zawsze pięknie wyglądać. Ciągle trzeba dbać o swój wizerunek na każdym kroku. Wszyscy zwracają na ciebie uwagę, pewnie teraz na ulicy. Powiedz mi, czy zdarza ci się jednak wyjść tak zupełnie na luzie, w dresach, bez makijażu? Tak, nieraz. Ja mam do tego dystans. Czy do sklepu czasami, czy czasami wieczorem biegam też bez makijażu, w dresach. Czyli nie biegasz w sukni eleganckiej? Nie, to byłoby zbyt męczące. Chyba kobiety mnie zrozumieją, że codzienne takie dbanie o siebie, chodzenie w szpilkach. Jest dosyć uciążliwe, także tak, zdecydowanie zdarzyło się to. Czyli też chcesz taką naturalność, prawda? Tak, bardzo, zdecydowanie. Fajnie. Podczas wyborów widać było, że uśmiech to bardzo ważny element wyglądu kobiety i w sumie nie tylko kobiety, prawda? Czy taki mało estetyczny uśmiech, jak niektórzy mają, dyskwalifikuje panie i panów do wzięcia udziału w takich wydarzeniach jak wybory Miss? Jeśli chodzi o Miss, tutaj jednak zwracają na to uwagę, aczkolwiek też patrzą na charakter. Ale zdecydowanie uśmiech jest ważny, bo to jednak inaczej wygląda na twarz. Rozpromienione oczy, piękny uśmiech. To jest duży plus, jeśli ktoś faktycznie ma co pokazać. No i wydaje mi się też, że człowiek jest wzrokowcem. Na pierwszy rzut oka, widząc osobę uśmiechniętą, to się ją bardziej pozytywnie odbiera, prawda? Tak, zdecydowanie. No to jest już jakaś wtedy opinia, tak oceniamy kogoś po wyglądzie, chcąc, nie chcąc. No, także warto dbać jednak o ten uśmiech. No właśnie, skoro warto dbać o uśmiech, to powiedz mi, co byś mogła powiedzieć dzieciom, które niechętnie siadają na fotelu stomatologicznym, które boją się przychodzić na wizyty, a jednak powinny dbać o te swoje zęby? Nie ma czego się bać, naprawdę. Ja znam samych bardzo sympatycznych stomatologów i ortodontów. Zawsze, mimo że czasami były tam jakieś obawy, jeśli chodzi o te wizyty, to mimo wszystko dobrze to wspominam, bo zawsze byli bardzo delikatni w stosunku do mnie. Czyli nie było jakichś traumatycznych przeżyć z gabinetu, wszystkie były... Nie było, zdecydowanie nie. A warto dbać naprawdę o uśmiech, bo później może się przydać. Chociażby na konkursie Miss, jeśli chodzi o... albo ministerze, tak? Też co doskonale widzimy dzisiaj na twoim przykładzie. Dziękuję. Dobrze, więc skoro jest już po wyborach Miss, ty nadal jeszcze studiujesz, prawda? Powiedz mi, jakie plany na przyszłość? Na najbliższą przyszłość to jest obronienie się, obroniła tytułu inżyniera. A co potem, to pokaże życie tak naprawdę. Chciałam pracować w zawodzie, w studiach architekturę, także chciałam zostać projektantem wnętrz i zajmować się tylko stricte wnętrzami. Ale co będzie później, to nie wiem. Tak samo nie planowałam, że zostawać w Miss, a okazało się, że doszłam do top 5. Także nie wiem, zobaczymy.
Super. Ja serdecznie dziękuję, że chciałaś dzisiaj nas odwiedzić. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, że jeszcze się zobaczymy, że jeszcze zobaczymy Ciebie na ekranie przede wszystkim w wyborach i przy okazji, że jest to nasze już świąteczne wydanie mikołajkowe. Wszystkim naszym widzom życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i bogatego Mikołaja. I bogatego Mikołaja. I tylko samych przyjemnych wizyt u dentysty. Dziękuję. Dziękujemy.